Cześć, witajcie, z tej strony Marcin. Dzisiaj zapraszam Was na gameplay. Pierwszy gameplay. Mam nadzieję, że będzie to chociażby jakaś miniseria złożona z chociażby czterech odcinków. Będziemy grać w nową grę sieciową Toxic. Nie do końca może nową, ponieważ od jakiegoś czasu można już pograć w takie otwarte beta testy tej gry. W dzisiejszym filmiku postaram się Wam nakreślić tak generalnie zasady gry, o co chodzi. Będzie też krótki gameplay, tak więc zapraszam Was do oglądania. Okej, gra się nam odpala. Na początek widzimy menu, które jest dość efektowne, jak widzicie. A mam tutaj podstawowe rzeczy. Nie ma tutaj w opcjach chociażby obsługi dźwięku wielokanałowego 5.1.7.1, ale na przykład teraz gram na słuchawkach True Surround 5.1 od Rokata i dźwięk faktycznie jest 5.1, więc chyba gra sama wykrywa. Co ciekawe, w ustawieniach wideo mamy też rozdzielczość 4K. Nie wiem, czy grać na tym 4K, bo może troszeczkę mi niestety tutaj przymulać. Zrobimy standardowe Full HD i wysokie efekty. Dobra, tak myślę, że będzie lepiej. O, widzicie, rozdziałka troszeczkę się zmniejszyła. W 4K wygląda to dobrze, ale to porobimy sobie osobne testy, jak to chodzi w 4K. No, podstawowe rzeczy ustawienia gry. Celowniczki. Przypomina się chociażby Quake 3 Arena. Dobra, myślę, że możemy zaczynać. Wejdziemy sobie na początek w bootcamp, czyli poćwiczymy grę z botami. O tak, game mode. Cell capture, czyli coś w stylu przejmowania flagi. Znane dobrze z Quake'a czy Unreal Tournament. Akcja drużynowa oraz Bloodlust, czyli klasyczny deathmatch. Chyba każdy na każdego z tego co kojarzę. Zobaczymy sobie taki deathmatch. Mapa. Mamy w tej chwili 3 mapki. Boty doświadczone. 16 troszkę może być tłok. Zrobimy 10 do 20 punktów. OK. Dobrze, jesteśmy w grze. Mecz się zaraz zaczyna. Cóż możemy robić? Iść, biegać, skakać. I dostałem od kogoś. Teraz możemy oglądać sobie inne akcje, a naciskamy fire i mamy respawn. Mamy też coś takiego jak maskowanie na chwilę. Można tym zdobyć troszkę przewagi. Aj, nie dokończyli, ale dobra, spróbujemy dalej. Udało się i przejmujemy broń gościa, którego zabiliśmy. Dobra, dostał. Aj. Mam miotacz ognia. Dalej, spalaj się. Dobra, dostał. Mam też coś takiego do koszenia z bliska. Trochę się nazbierało tej gości tu w kupie. Dobra, roznieśli mnie. Jak widzicie, akcja dość szybka. Opowiem Wam troszeczkę o inspiracji. Właściwie to był inspiratem dla tej gry. Gry przełomu wieków, czyli okolice roku 1995, 2000. Gry takie jak
Quake 3 Arena, Unreal Tournament. Oczywiście mamy wyrzutnie rakiet, jak widzicie. Nie wam nie do końca już pamiętam, jak się robiło rakiet jumpy. Nie będę teraz tutaj się popisywał. Natomiast powiem wam tak. Jak już dorwiemy jakieś działko pulsatyjne, czy właśnie wyrzutnie rakiet, to naprawdę gra się zaczyna już na dobre. O, fajny karabinek. Ale gość mnie wykończył. Co to właśnie fajne, to to, że mamy jakieś wyskocznie, teleporty, czyli rzeczy znane chociażby z Quake 3 Areny. Mamy też taką rzecz, że zaczynamy zawsze z najsłabszą bronią. Zaczynamy zawsze z najsłabszą bronią i nie kupujemy sobie broni w sklepiku, nie kupujemy na jakimś rynku, Steama i tak dalej. Nie zbieramy punktów, żeby sobie broń odblokować, jak w Battlefieldach. Po prostu liczą się tylko i wyłącznie umiejętności. Dobędziemy broń na przeciwniku, to ją mamy. Zginiemy, to nie mamy. Ja zamaskowałem się, ale mnie widzą. A, poszedłem. Więc to jest bardzo fajne, że w tej grze twórcy postawili typowo na umiejętności gracza. Nie na jakieś tam lekkie oszustwa w stylu dziecko ma bogatych rodziców, to kupi sobie jakiegoś skina, czy jakąś super broń, lepsze naboje, większy magazynek i po prostu wymiata w każdej grze. Nie o to chodzi. Tutaj chodzi tylko o szybkość, precyzję, po prostu refleks. Gra się zupełnie inaczej niż chociażby w Counter-Strike'a, inaczej niż w Battlefield'a. Mamy różne tryby gry. Dobra, nie poszło. I jak widzicie, tutaj na razie jeszcze gramy na pieszo, natomiast w pełnej wersji będą dostępne też pojazdy. No, skończył się meczyk, szybki, dynamiczny, pojazdy typu jeżdżące, latające, lewitujące, takie rzeczy, więc naprawdę powinno być ciekawie. Dobra, dzisiaj taki krótki, wstępny gameplay mamy za sobą. Jeśli wam się podoba, łapkujcie w górę, będzie więcej gameplay. Spróbujemy też sobie pograć z żywymi graczami, jeśli ktoś będzie na serwerach, w tym Early Accessie, czyli takiej otwartej becie. Na dzisiaj dziękuję wam za uwagę i pozdrawiam was. Cześć!